Była sobie raz dziewczynka o imieniu Koralina. Przeprowadziła się z rodzicami do nowego domu. Znalazła w nim drzwi do magicznego świata. Drzwi otwierał zaczarowany klucz. Koralinę zachwyciło to, co zobaczyła po drugiej stronie. Świat za drzwiami był o wiele lepszy od rzeczywistości. Poznała tam zwariowane sąsiadki, emerytowane akrobatki, które zaprosiły ją na pokaz swych umiejętności. Poznała również pana Bobo, tresera mysiej kapeli, której występy również musiała podziwiać. Był tam także zaczarowany kot, który okazał się jej jedynym sprzymierzeńcem. Koralina zachwycona wchodziła coraz głębiej w świat magii, rządzony przez okrutną wiedźmę z guzikami zamiast oczu. Czarownica wyglądała zupełnie jak jej matka. Koralina nie zdawała sobie sprawy, w jakie wpadła tarapaty. Okrutna wiedźma, aby zatrzymać dziewczynkę w swoim świecie, chciała jej przyszyć guziki w miejsce oczu. Przerażonej dziewczynce cudem udało się uciec czarownicy. Przez zaczarowane drzwi wydostała się do prawdziwego świata, w ostatniej chwili unikając spotkania z okrutną ręką drugiej matki. Znalazła się na powrót w swoim świecie. Wszystko skończyło się szczęśliwie.